Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach oraz ich wpływie na nasze codzienne życie. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak sztuczna inteligencja, roboty, drony, biometryka czy internet rzeczy zmieniają nasze społeczeństwo i nas samych. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Dezinformacja istnieje tak długo jak ludzkość i polityka. Zmienia się jednak wraz z rozwojem technologii, a temat ten poruszany jest coraz częściej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Każdy, kto się posługuje tego rodzaju stwierdzeniami, po prostu kłamie. Kłamie, manipuluje, wprowadza w błąd opinię publiczną. Brexit has been a vaccine against anti-EU propaganda and fake news. I'm not going to give you a question. You are fake news. This is something that is constantly been disproved. This is fake news. Zjawisko to, a właściwie jego postrzeganie w Polsce, zbadał w 2019 roku Instytut Badawczy NASK. Z analizy wynika, że ponad połowa polskich internautów przyznaje, iż w ostatnich miesiącach zetknęła się z manipulacją bądź dezinformacją, a 35% Polaków ze sfałszowanymi informacjami w sieci spotyka się raz w tygodniu bądź częściej. Co więcej, niemal 1/5 z nas wprost twierdzi, że nie sprawdza wiarygodności internetowych informacji ani ich źródeł. Dyrektor programowa konferencji CyberSec poświęconej bezpieczeństwu w sieci, Joanna Świątkowska, zwraca uwagę, że rozwój nowoczesnych technologii zmienił oblicze dezinformacji oraz sposób walki z nią. Z jakimi narzędziami, z jakimi metodami dzisiaj najczęściej się spotykamy w kontekście właśnie tych tak zwanych fake newsów? Niezaprzeczalnie dezinformacja sama w sobie nie jest zjawiskiem nowym, jednak środowisko, w którym ona jest prowadzona, zupełnie zmienia oblicze tego problemu. Rewolucjonizuje go na wielu, wielu poziomach, które de facto doprowadzają nas do sytuacji, że jej skutki przede wszystkim są dalece bardziej idące, poważne i trudne do zminimalizowania niż to było w latach wcześniejszych. Proszę zwrócić uwagę, że internet poprzez swoje cechy, takie jak chociażby fakt, że wiele aktorów może z niską barierą wejścia w nim działać, może kreować treść, może propagować treść, może manipulować treść za pomocą relatywnie łatwych narzędzi, sprawiła, że ta dezinformacja została de facto zdemokratyzowana, czyli po prostu wiele różnych aktorów może brać udział w działaniach dezinformacyjnych. Plus do tego dzięki właśnie funkcjonowaniu cyberprzestrzeni i różnych elementów z tym związanych, jak choćby funkcjonowaniem social mediów, mamy do czynienia z sytuacją, w której użytkownicy, jak nigdy wcześniej w historii funkcjonowania ludzkości, umożliwiają zrozumienie logiki ich myślenia, ich odczuć, ich emocji, ich lęków, poprzez to, że oddają olbrzymie ilości informacji o sobie. I teraz internet umożliwia nie tylko zbieranie tych informacji, budowanie indywidualnego profilu osoby, nie tylko grup społecznych, bo wcześniej jakby istniały metody zrozumienia funkcjonowania grup społecznych. Tutaj mamy do czynienia ze zrozumieniem nawet jednostek i dotarcia w odpowiedzi do nich z bardzo konkretnym komunikatem, treścią, przekazem, który może wpływać i manipulować jego zachowaniami. I teraz jak można walczyć z takimi zjawiskami? Czy edukacją, czy regulacją? Co możemy zrobić? Jak się możemy przed tym obronić? Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi. Ja jestem zwolenniczką bardzo hybrydowego podejścia i oczywiście bardzo często i najczęściej słyszy się o tym, że podstawowym elementem jest edukacja. Ja jednakowoż nie chciałabym się na tym wyłącznie zatrzymać, dlatego że wydaje mi się, że powinniśmy dużo szerzej podejść i bardziej innowacyjnie do zrozumienia i przeciwdziałania temu zjawisku. Tak jak powiedziałam, że środowisko cyfrowe zmieniło możliwości prowadzenia walki dezinformacyjnej, tak paradoksalnie uważam, że technologia sama w sobie może przynieść pewną pomoc, jak chodzi o odpowiedź na ten problem. Narzędzia, które są wykorzystywane przez adwersarzy do właśnie rozumienia odbiorcy grupy docelowej, szycia na miarę przekazu i takiego doprowadzenia tego przekazu do tych podmiotów, mogą być jednocześnie użyte dla dobrych celów, prawda? My możemy lepiej, skuteczniej budować komunikację strategiczną, możemy również docierać do grup odbiorców, którą chcemy zrozumieć i z którą chcemy wchodzić w dialog. Tak też działa coraz powszechniejsze użycie algorytmów czy sztucznej inteligencji, bo z jednej strony mamy faktycznie te deepfake'i,
gdzie nie wiadomo tak naprawdę, czy edukacja przyniesie jakiś efekt, bo gołym okiem trudno rozróżnić, czy jakiś obraz jest prawdziwy, czy nie, ale z drugiej strony być może te algorytmy mogą też posłużyć do tropienia i zwalczania tej dezinformacji. Tak, środowisko naukowe już prowadzi badania w tym temacie, oczywiście nie tylko w Polsce, ale także w skali międzynarodowej, więc to nie jest też tak, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji do kreowania deepfake'ów to jest tylko droga w jedną stronę, prawda? Jakby odpowiedź również będzie się pojawiała. Oczywiście to jest trudne, natomiast myślę, że to nie jest sytuacja, która pozostanie bez odpowiedzi. Natomiast ja też troszeczkę przestrzegam przed tym, żeby używać pewnych terminów i być może nawet dramatyzować sytuację. Bo jeśli mówimy o deepfake'ach, no to warto byłoby sobie zadać pytanie, no dobrze, ale w jakiej sytuacji, kiedy konkretnie one stanowią duży problem i dla jakiej grupy odbiorców, w jakiej sytuacji? No bo ja wiem, że znane są na przykład bardzo nieprawdziwe filmy, na których widać na przykład byłego prezydenta Obamę, który wygłasza jakieś przemówienie, którego nigdy de facto nie powiedział i jakby film został zmanipulowany z użyciem sztucznej inteligencji, jego mowa i głos. Ale proszę zauważyć, że de facto na koniec dnia, gdyby taki film ujrzał światło dzienne, my mamy wiele narzędzi, które pozwalają szybko negować jakiś przekaz, wyjaśniać. Więc nie jest to też tak, jak mówię, warto takie problemy związane z dezinformacją traktować jednak w sposób bardziej analityczny, w sensie zastanowić się, gdzie jest tak naprawdę problem i spróbować rozwiązywać go bardzo precyzyjnie i konkretnie, a nie mówić tylko w takim bardzo szerokim wymiarze. Ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa mówi, nie panikujmy, ale z drugiej strony wojna informacyjna czy manipulacja faktami to działania, do których coraz częściej uciekają się niektóre państwa czy politycy. Dezinformacja jest groźnym i poważnym zjawiskiem, przekonuje z kolei Karolina Zbytniewska, która na co dzień pracuje w sieci medialnej Euractiv i obserwuje, jak tak zwane fake newsy wpływają na europejską politykę. Mam bardzo poważne podejście do tego zjawiska. Może ono potencjalnie stanowić zagrożenie dla nie tylko szeroko rozumianych wartości europejskich, ale dla demokracji w ogóle. Ponieważ z jednej strony są tak jakby wytworem większej demokracji internetu, ale z drugiej strony przyjmują często tę twarz jej najgorszą, ponieważ nie tylko człowiek indywidualny może być teraz twórcą treści, ale też ta możliwość została wykorzystana przez między innymi siły polityczne, przez siły biznesowe, które wykorzystują media społecznościowe, internet do pozyskiwania zysku, ale też efektów politycznych przez wprowadzanie ludzi w błąd. Jakbyśmy mieli jakieś wskazać procesy, przy których te fake newsy były najbardziej widoczne, albo czy szerzej ten proces dezinformacji, to mógł być Brexit na przykład, czy jakieś poszczególne wybory w różnych krajach? Oczywiście. Niejedne kampanie wyborcze i przy nich były zgłaszane właśnie ingerencje zagranicznych sił, między innymi właśnie Rosji. Ale nie tylko. Czasem chodzi po prostu o zysk, o pieniądze. Takie zjawisko miało miejsce w przypadku farmy troli z miejscowości Wełes w Macedonii obecnie północnej, kiedy to ludzie z tego niewielkiego miasta, studenci prywatni Uniwersytetu Technologicznego zostali zrekrutowani przez swojego profesora celem tworzenia kampanii fake newsowej, która miała wpływać na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Czy wpłynęła, tego nie wiemy, jednak tym ludziom było obojętnie, czy wypowiadali się za Donaldem Trumpem, czy za Hillary Clinton. Chodziło o to, co przynosiło pieniądze. Czy my możemy się jakoś bronić przed tą dezinformacją i czy właściwie, czy mamy do czynienia z jakimiś procesami, które powodują, że z taką dezinformacją się walczy? Unia Europejska tak naprawdę zaczęła swoją walkę z dezinformacją w 2015 roku, tworząc grupę roboczą East Stratcom, która ma na celu znajdowanie fałszywych informacji i ich sprostowywanie. Jednak to nie wszystko. Teraz finansowanie tego Stratcomu będzie podwajane. Będzie coraz więcej osób dla nich pracowało, ale jednocześnie są podejmowane inne działania. Na przykład Urszula
von der Leyen planuje stworzenie nowego Digital Services Act, który między innymi będzie zwalczał obecnie istniejącą asymetrię władzy i wiedzy, która jest wytwarzana przez to, że największe firmy technologiczne, platformy technologiczne, takie jak między innymi Google czy Facebook, posiadają platformy dostępu do informacji, do ludzi, a także prywatne dane na temat miliardów użytkowników na świecie. Możemy spojrzeć na sam fakt, że 2,5 miliarda ludzi na świecie to dziś użytkownicy Facebooka i około 20 milionów Polaków. Te liczby mówią same za siebie. A same korporacje, jak już przy nich jesteśmy, zmieniają myślenie, czy nie? Są do tego przymuszane poprzez działania rządów poszczególnych państw, na przykład Niemiec, ale też poprzez nacisk właśnie takich instytucji jak Unia Europejska. Na przykład już teraz powstają kolejne kodeksy działania. Na razie, jeśli chodzi o poziom unijny, jest taki Code of Conduct i 13 międzynarodowych platform technologicznych, firm technologicznych do niej już należy. Między innymi w maju 2019 roku dołączył tam Microsoft. Na razie przynależenie do tych kodeksów nie jest obowiązkowe, ale to się będzie zmieniało, więc Unia Europejska i poszczególne państwa, tak jak już wspomniałam, na przykład Niemcy, coraz bardziej będą nasilały obowiązkowość tego typu kodeksów i będą zwiększały kary, bo te instytucje mają ogromne zyski, ogromne pieniądze i obecnie kara narzucana przez na przykład niemiecki rząd, czyli do 50 milionów euro, to dla takiego Facebooka niedużo, ale kiedy inne państwa wprowadzą podobne rozwiązania, to już może mieć zupełnie inny kształt i wpływ na działania tych firm. Sporo było o Unii Europejskiej. Oddajmy zatem głos przedstawicielowi tej instytucji. Kierownik działu cyberbezpieczeństwa i prywatności cyfrowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, Jakub Boratyński, mówi, że dezinformacja towarzyszy nam od lat. A ja pytałem go o sposoby, w jaki unijne instytucje próbują z nią walczyć. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy trafialiśmy na jakąś plotkę albo nieprawdziwą informację, to zanim ona się rozprzestrzeniła, można było ją zdementować, prawda? Gazeta wychodziła na drugi dzień, wiadomości były tylko wieczorem. Dziś to jest o wiele, wiele trudniejsze. Kiedy pojawia się jakaś nieprawdziwa informacja, ona właściwie w tempie błyskawicy obiega i internet, i portale społecznościowe i zaczyna funkcjonować szerzej i naprawdę trudno się z taką dezinformacją walczy. Czy komisja dostrzega zmiany i czy ma jakąś receptę na to, jak można walczyć z dezinformacją? Ta sprawa rzeczywiście stała się przedmiotem zainteresowania komisji i w ogóle jakby działań na poziomie europejskim w wyniku tych wydarzeń, które wszyscy obserwowali, czyli generalnie wpływu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, wpływu różnych technik manipulacyjnych na kampanię przed brytyjskim referendum o wyjściu z Unii Europejskiej. Także to, jak działamy, to jest, powiedziałem, dosyć typowe. To znaczy przede wszystkim staramy się dotrzeć do ekspertów ze wszystkich krajów, którzy mogą na ten temat coś sensownego wnieść. Powstała taka grupa ekspertów, która opublikowała swój raport z rekomendacjami, co komisja może w tych sprawach zrobić. Gdybyśmy mogli podać jeden, dwa przykłady tych rekomendacji. Dobrze. Takim, myślę, ostatnim ważnym dokumentem jest plan działania, który komisja przyjęła w grudniu zeszłego roku. To był jakby bardzo ważny moment, 5 miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. I generalnie są 4 główne jakby obszary działania. Po pierwsze, to jest wzmocnienie działań na rzecz wykrywania fake newsów, które pochodzą z zewnątrz. Tu przede wszystkim było wzmocnienie takiej specjalnej grupy do komunikacji strategicznej w Służbie Działań Zewnętrznych Komisji Europejskiej. To jest głównie dezinformacja inspirowana ze źródeł rosyjskich i to jest wzmocnienie zasobów, które są na to poświęcane. Po drugie, stworzenie takiego systemu wzajemnego ostrzegania, wczesnego ostrzegania pomiędzy instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi, by dzielić się informacją o szczególnie groźnych kampaniach dezinformacyjnych, żeby to było w czasie realnym. Po trzecie, jest to kwestia współpracy z cyfrowymi platformami i z biznesem. Rezultatem tego jest kod dobrych praktyk, którym
platformy zobowiązują się znacznie więcej inwestować w reagowanie na fake newsy, w likwidowanie na przykład fałszywych kont i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie ostatni, być może długofalowo chyba najważniejszy element, to jest kwestia działań w zakresie podnoszenia świadomości i w ogóle uodparniania, zwłaszcza młodych ludzi na dezinformację, czyli nauka krytycznego myślenia. To oczywiście jest zadanie gigantyczne i ono jest tak naprawdę do przeprowadzenia na poziomie lokalnym, ale to jest systemowe rozwiązanie, które na dłuższą metę uczyni nas bardziej odpornymi. Z jednej strony możemy edukować ludzi, ale z drugiej strony rozwój algorytmów, czy szerzej pojętej sztucznej inteligencji powoduje, że czasem naprawdę trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z czymś prawdziwym, czy nie. Mam tu na myśli te tak zwane deepfake'i. Tak, tak. No i właśnie teraz pytanie, czy te nowe technologie zmieniają się instrumenty? Czy ta sztuczna inteligencja jest bardziej zagrożeniem, bo potrafi tworzyć takie... Dwie rzeczy. Znaczy, sztuczna inteligencja może być tworzona do tworzenia deepfake'ów, ale może być również wykorzystywana do tego, by rzeczy, które są niedostrzegalne dla ludzkiego oka w przypadku deepfake'ów, można było wykryć w sposób zamotyzowany. I zresztą tego typu działania są też bardzo szeroko wykorzystywane w dziedzinie zarządzania cyberbezpieczeństwem. W tej chwili na przykład zarządzanie incydentami w większości firm, które poważnie zajmują się cyberbezpieczeństwem, jest w ogromnym stopniu zautomatyzowane. To pozwala specjalistów ludzkich jakby mogą się zajmować rzeczami naprawdę najbardziej, że tak powiem, wymagającymi, skomplikowanymi. Jak pokazują badania Instytutu NASK, blisko połowa ankietowanych z dezinformacją najczęściej spotyka się na portalach informacyjnych, a prawie 40% na portalach społecznościowych. Według prawie połowy ankietowanych działania dezinformacyjne najczęściej podejmują politycy. Dane te pokazują, że walka z tak zwanymi fake newsami, dezinformacją jest i będzie trudna. Co może nam pomóc? Zdrowy rozsądek, weryfikacja źródeł i krytyczne myślenie. I właśnie do tego Państwa namawiamy. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do wysłuchania innych odcinków audycji Przyszłość jest dziś. Karol Tokarczyk, do usłyszenia.